jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być z wami wszystkimi w tym pięknym miastu Gdańsk. I bardzo dziękuję Pawłowi i Ewie za zaproszenie. That's all my Polish. Obawiam się, że to koniec mojej znajomości języka polskiego. I do feel particular delight at being in Poland. Odczuwa tam szczególną radość z tego, że jestem w Polsce, ponieważ stąd właśnie pochodzą moi rodzice i moja rodzina i być może pewnego dnia będę też mówiła lepiej w języku polskim, ale to wspaniałe, że mogę tu być dzisiaj i również w tym mieście, które jest domem i miejscem narodzenia ruchu Solidarności, który to miał tak głęboki wpływ na historię Polski i świata. I to, że widzę tutaj tak wiele osób, rozmawiam już z tak wieloma osobami, jest to niesamowite osiągnięcie Pawła i Ewa, że wszyscy Państwo tutaj przyjechali, aby dowiedzieć się więcej o uważności i wysłuchać wszystkich prezentacji. Myślę, że teraz zmienimy bieg, zacznę mówić troszkę o praktyce i uczeniu, nauczaniu tak naprawdę, ponieważ do tej pory nie ćwiczyliśmy uważności i myślę, że teraz mamy ku temu dobrą okazję. Może poćwiczymy przez kilka minut wspólnie, jeżeli chcieliby Państwo to zrobić. Mogą Państwo wciąż pozostać w pozycji siedzącej lub też wstać. Wstawanie jest jak najbardziej w porządku, a więc proszę przyjąć wygodną pozycję ciała. Proszę pozwolić sobie na zamknięcie oczu, jeżeli tak też sobie Państwo tego życzą. Może zacznijmy na skupianiu się na wrażeniach zmysłowych płynących z siedzenia lub też związanych ze staniem. Wrażenia zmysłowe płynące z kontaktu stóp z podłogą. Być może nasze wrażenia nie są związane, nie są w kształcie stóp, może są to pewne odczucia. To, co pojawia się z chwili na chwilę. Skupiamy się na innych wrażeniach płynących z dotykania czegoś. Dotykanie ciała do krzesła, ręce i ramiona, które być może dotykają innych części ciała lub też dotykają siebie nawzajem. Skupiając się na naszej twarzy, czy jest tam jakieś napięcie, czy jest tam otwartość i rozluźnienie. Skupienie się na osiadaniu, w tym osadzeniu, w tym momencie, w tym ciele. Proszę skupić uwagę na oddechu, być może w części brzusznej. Zauważamy, co dzieje się przy robieniu wdechu. Brzuch się lekko wydyma. Może zauważając, jak ściana brzucha troszkę się zapada, kiedy robimy wydech. Oczywiście umysł może troszkę odjeżdża. Zupełnie gdzie indziej, bo to robią właśnie umysły, zajmują się planowaniem, myślą o pewnych oczekiwaniach, marzą,
oddają się uczuciu irytacji. I zapraszenie, aby poczuć pewną przyjazność w Państwa umysłach. I delikatnie skupiamy z delikatnością na oddechu. Pozwalając, aby nasze doświadczenia były takie, jakie są, aby zdawać sobie sprawę z tego, że i z czymś musimy się zmagać, albo też, jeżeli coś oceniamy, postarajmy się, aby wniknęła do tego również przyjazność. Teraz rozszerzamy zakres świadomości, aby objęła całe ciało. Skupiamy się na wrażeniach, czy możemy odczuć obecność oddechu w naszym ciele. Wszelkie obszary niewielkich ruchów. Skanujemy ciało, utrzymując je w stanie tej przyjaznej świadomości, pozwalając, aby wrażenia zmysłowe rozwijały się z chwili na chwilę. I być może możemy podjąć decyzję, aby wciąż utrzymywać kontakt z tą świadomością zmysłową, kiedy otwieramy oczy i kiedy praktyka dobiega końca. Okej, okay, więc teraz zacznę. Jeśli chodzi o dedykację i podziękowania, chciałabym zadedykować ten wykład moim kolegom i koleżankom w Oxford Mindfulness Center. Nie wymienię ich wszystkich, ale do profesora Williama Kaikana, który jest naszym dyrektorem i pozwolił mi na przyjazd do Polski. Dla Marie Johansen i Melanie Fennell, z którymi dzielę się rozmowami, również mnóstwo czasów chwili dobrych zabaw, również Mirek Diamond, również Johnowi Peacockowi, którego znam od wielu już lat i który nauczył mnie wszystkiego, czego, co wiem o psychologii buddyjskiej, co jest tylko milionowym ułamkiem tego, co on wie, do Anne Hackman, która od wielu lat już jest moją wspaniałą przyjaciółką i raz Markowi Williamsowi, bez którego hojności i uprzejmości nigdy bym tutaj nie przyjechała. A więc kiedy Paweł zasugerował, że może opowiem o moim własnym doświadczeniu praktyki osobistej w uczeniu MBCT, czułam się troszkę przerośnięta przez tą sytuację. Nigdy tego przedtem nie robiłam publicznie i być może byłoby to troszkę trudne, a pomyślałem, że dzielenie się moim doświadczeniem może być czym, co może zainteresować innych w opisywaniu ścieżki, którą podążałam i niektórych z radości oraz pułapek, które tam się czają. A jeżeli nie, to zawsze mogą się Państwo zdrzemnąć, bo wiemy, że zbliżamy się powoli do przerwy na lunch. Jestem psychologiem klinicznym z wykształcenia i na początku byłam terapeutką poznawczo-behawioralną.
A więc na początku w latach 90. ubiegłego stulecia pracowałem z takimi ludźmi jak pan Hackman i Melanie Fennell w Oksfordzie. I wtedy było to dało nam prawdziwym centrum innowacji w terapii poznawczo-behawioralnej i byłam również bardzo zainteresowana wykorzystaniem obrazowania w rozwiązaniu ze stresem, szczególnie fobii społecznej. Okazało się, że osoby, które na nią cierpiały, często doświadczały obrazów, które nie są dostępne obserwatorom. A więc być obserwowanym, kiedy wyglądamy dziwnie lub też jesteśmy zakłopotani, albo też obrazowanie ich samych jako osób, które są spocone lub też zaczerwienione. I również interesowało nas, jak te obrazy były powiązane z długookresowymi, często wypartymi wspomnieniami przeszłych doświadczeń, takich jak bycie na przykład dręczonym w szkole. A więc prosiliśmy naszych pacjentów o przywołanie trudnych sytuacji, których doświadczali w przyszłości, czy przywoływało to konstelacje obrazów, wrażeń zmysłowych i uczuć. I kiedy przyglądaliśmy się wrażeniom płynącym z ciała, często dały one początek przywoływaniu wspomnień, doświadczeń przeszłych, a więc razem dało nam tę wspólną konstelację znaczeń. Częścią naszej pracy, gdzie próbujemy przetłumaczyć pewne trudne wrażenia stresujące, aby zwrócić się na wszystkie rzeczy związane ze świadomością, wrażeniami zmysłowymi i uczuciami, mówienie o nich pozwala takim osobom rozumieć, jak takie obrazy i wspomnienia są związane z lękami, które doświadczają w teraźniejszości. I to pozwalało na rozszerzenie perspektywy oraz zmianę znaczenia doświadczeń oraz wprowadzenia pewnej współczującej tolerancji. Czy brzmi to znajomo? I w moim życiu wtedy przechodziłam przez pewien trudny okres i zacząłem stosować te metody z pomocą Anny. A więc nic się nie wydarzyło przez jakiś czas. W roku 1997 pojechałem do konferencji BABCT, tak więc jest to Brytyjskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej Behawioralnej. Pojechałam na konferencję w Cork w Irlandii. Wtedy John Teasdale mówił o MBCT. Pokazał nam klip sesji 5 w ramach programu MBCT. Mówił o przekształceniu cierpienia, które przebiega poprzez uzyskanie dostępu do pamięci podręcznej, czyli mówimy tutaj o pamięci podręcznej implikacyjnej. Tego rodzaju pamięć jest doświadczana holistycznie, ale obejmuje myśli, obrazy, uczucia i wrażenia cielesne i w ten sposób powstają. Mark mówił już o zapachach, które przywołują wspomnienia. Jeżeli teraz proszę zamknąć, jeżeli zamkniemy oczy i powiem o Boże Narodzenie i pomyślimy o Bożym Narodzeniu, zdadzą sobie Państwo sprawę, że jest tam pewna konstelacja szeregu różnych doświadczeń, być może wrażeń zmysłowych, wspomnień, być może nieokreślone wrażenie zapachu niektórych potraw. Również to doświadczenie, że święta to wspaniały okres lub też trudne doświadczenie. Czy ktoś to zauważa teraz? A więc takie znaczenia są pewnymi modelami poznawczymi lub też schematami w naszych umysłach, a więc doświadczenie dręczenia jako dziecko może być związane z tym, że ktoś myśli, że nie jest wystarczająco dobry i jest związane też z fizykalnym doświadczeniem obniżonego nastroju i lęku i w ten sposób mogą się pojawiać w sytuacjach bardzo podobnych, czyli na przykład bycia troszkę, kiedy droczy się z nami jakiś znajomy i w ten sposób mogą one być kontekstem, aby aktywizować tego rodzaju wszystkie myśli i doświadczenia.
John Teasdale opisał główny proces mindfulness. To zmienia to, jak odnosimy się do naszych doświadczeń. O tym właśnie mówiliśmy dzisiaj rano i właśnie o tym ćwiczyliśmy. Ćwiczyliśmy, jakie mamy relacje z naszym umysłem, kiedy on zaczyna się gdzieś błąkać, jaki jest nasz związek z naszym oddechem. Mówiliśmy o uprzejmości, ciekawości i otwartości, szczególnie przy przyglądaniu się doświadczeniom trudnym, aby tworzyć nowe znaczenia. I powiedział to doskonale. Mindfulness pozwala, aby poezja momentu zaczęła pisać się samodzielnie. Jest to tematem, stało się z tematem zamiast cierpienia, tematem spokoju i ukojenia. Oczywiście to było bardzo ekscytujące i brzmiało znajomo. Nagle okazało się, jakby świat miał sens i poczułem ten, że jest potencjał w tym podejściu. Musiałem zmienić świat i chciałem też tam wskoczyć. A więc grupa znajoma i ja usiedliśmy razem z Melanie i przeszliśmy kurs MBSR 8-tygodniowy, nie rozumiejąc zbyt wiele. Z niewielką ilością notatek od Johna. Nieźle się bawiliśmy. Staraliśmy się pomyśleć, czym jest historia downstream lub upstream. Nie wiem, czy jest to część MBSR. Tak jest. Jak to wszystko wygląda? Jak dynamicznie powinniśmy być w ćwiczeniu Aikido? W roku 2002 pojechaliśmy do Toronto na pierwsze szkolenie nauczycieli MBCT z Markiem i Siegel. Z Johnem Teasdalem i z Ferris Urbanowskim z UMass w Ameryce, który pracował wtedy z Johnem. Z Johnem John do nas przyszedł. I wtedy mój entuzjazm był wspaniały, natomiast moja praktyka była czymś zupełnie nowym. Wiedziałam, że coś tam było ważnego. Uwielbiałam to uczenie się, ale byłam też bardzo niecierpliwa, aby robić już mindfulness. Natomiast w szpitalu, gdzie pracuję, prowadząc kursy MBCT dla osób, które cierpią na zespół zmęczeniowy, chronicznego zmęczenia, wyczerpania, ale za każdym razem zdawałam sobie sprawę, że była tutaj pewna głębokość, której jeszcze nie odkryłam, ale zaczynałam to robić, a więc było to znacznie więcej niż terapia poznawczo-behawioralna i było to znacznie większe skupienie się na teraźniejszości. Wydawało się być to proste i zaczęło się początkiem nowych odkryć, które odkryły pewne radosne prawdy życia, ale też pewne niewygodne prawdy, pewne nierozstrzygnięte kwestie i stare wzory samokrytycyzmu. Podkopało to wszystko, moją zdolność do bycia w teraźniejszości. Mogłam tylko czuwać wdzięczność do kolegów, szczególnie do Marka, za cierpliwość i hojność, którą mnie obdarzyli. Ale praktyka i powolne wypalanie się, doświadczenia były naszymi sojusznikami i nagle uczenie zaczęło się zmieniać w determinację, aby dowiedzieć się wszystkiego, czego mogłam poprzez praktykę. Szczególnie zaczęłam odkrywać szczególną istotność delikatności i współczucia dla samego siebie. Miałam świetnego mentora w mojej praktyce regularnej, z którym często rozmawiałam o mojej praktyce przez około 3 lata. Tematy, które poruszaliśmy, pozwalały mi skupić się na praktyce miesiąc po miesiącu, czasami nawet na dłuższe okresy czasu i to pozwoliło mi na rozwinięcie mojego życia oraz nauczanie i szkolenie w dziedzinie MBCT, która jest moją specjalnością. Tym się właśnie zajmuję. Szczególnie często ćwiczę celowo uprzejmość i mamy tam pewną serię pewnych fraz w celu rozwijania hojności ducha, aby pomóc innym, abyśmy byli spokojni i byśmy żyli spokojnie i z uprzejmością.
I w tamtym roku pamiętam, że byłam w odosobnieniu z Christiną Feldman, która jest bardzo słynną nauczycielką w Wielkiej Brytanii. I wniosła, ożywiła praktykę buddyjską w Wielkiej Brytanii do pewnego stopnia i tam prowadzi też odosobnienie w domu w hrabstwie Devon, a więc pracowałam za wersją, chciałam, żeby wszystko było inne, pracowałam nad moim oddechem, a więc nad tymi wszystkimi rzeczami, które pojawiały się przy odosobnieniu. I w pewnym momencie poczułam, jakby pojawiła się ta ciepła fala, która przenikała moje ciało i poczucie, jakbym zmiękła fizycznie, które powiedział, że jakbym została jakoś załagodzona, ukojona. Nie wiem, czy znają Państwo wiersz Rumi, są to dwa rodzaje inteligencji. Jest to wiersz, który mówi o inteligencji, która polega na tym, żeby wiedzieć więcej, gromadzić więcej wiedzy, co pomaga nam w karierze, kiedy to możemy spacerować przez pola nauki, a druga z nich zda się na praktyce, czyli na wiedzę, która już jest w nas, aby była to fontanna, która nagle wytryskuje wewnątrz. I tak to właśnie, tak się czułam, jakby był to pewien wodospad łagodności. Więc Christina napisała wspaniałą książkę Boundless Heart, czyli Serce bez granic, która mówi o wszystkich tych niemierzalnych jakościach łagodności i współczucia i uprzejmości, które zaczęliśmy wprowadzać do naszego życia. A więc łagodność zaczęła się razem z podstawą do akceptacji i otwartości i zaprzestania zmagania się z problemami. To jest coś, o czym Kabat-Zinn mówi. Zaczęło to podważać ocenianie i pozwalało mi przyjąć do wiadomości, kim naprawdę jestem. Wciąż tu jestem. Mówi, że ścieżka dbania o bezgraniczną prędkość jest szkoleniem siostra oraz zobowiązaniem do tego, aby stać przy ludziach i zostać ich dobrym przyjacielem, znajomym. Więc jest to duże zadanie. Jak to wszystko przejawia się w nauczeniu MBCT, co wszyscy, część z was już robiła, część z was jest w tym procesie. Oczywiście jest to istotne, by rozumieć ramy teoretyczne MBCT, które zostały tak pięknie opisane wcześniej i znać i wiedzieć, jak program się rozwija i dlaczego w ten konkretny sposób. Myślę, że MBCT jest mostem pomiędzy MBSR i terapią poznawczą. Z jednej strony MBCT jest związane z wiedzą i zrozumieniem w nauce, nauce poznawczych i psychoterapii. Z drugiej strony też wiemy, że wynika z wiedzy tradycji koncepcyjnych, jak psychologia buddyjska i niesamowitych umiejętnościach Jona Kabat-Zinna, który to wszystko połączył, oryginalne sekwencje praktyki MBSR i wniósł mindfulness do kontekstu świeckiego. Ale bardzo ważne jest również uczenie się ze badania naszego własnego umysłu, ciała i serca. To, czego dowiedziałem się w tym laboratorium, było to wręcz tak samo użyteczne. Powoli mogłam stać przy innych uczestnikach w duchu uprzejmości, niezależnie od krytyki, a tego, co się działo, z rosnącym poczuciem współczucia do ich cierpienia i pragnieniem, aby być dla nich użyteczną. I nagle coś zniknęło z tła i nagle coś znacznie większego i zdrowego pojawiło się z przodu. A więc Christina Feldman mówi również, jeśli nauczymy się dobrze wysłuchiwać naszych momentów wahającej się uprzejmości, to pojawiają się na co dzień, zaczyna się to być jasne, że w tych momentach jest znacznie mniej narracji,
Jestem sens centralnego ja, jest prawie niedoświadczalny i takie momenty nie zostawiają żadnych osadów w umyśle w postaci wstydu lub ocen. W momentach uprzejmości, z którymi się spotykamy, jest tam jakość radości i sens należenia, przynależności i pojawia się poczucie ja oraz poczucie innych. Uprzejmość nie tworzy wrogów. Nie chodzi o to, byśmy kochali wszystkich, abyśmy nauczyli się przyglądać się przez oczy szacunku i tolerancji. A więc było tam też więcej przestrzeni. A więc teraz, jeżeli chodzi o całą teorię intencji, praktyk, sesji, nasze własne doświadczenia, jeżeli chodzi o poczucie miejsca i uczestników, z którymi wchodzimy w interakcję i cały ten krajobraz świadomości, co jest na pierwszym planie, co jest na drugim planie i w tle, wszystko to się zmienia przez cały czas. I z tej szerszej świadomości możemy wybrać, jak zareagować. Można powiedzieć, że uprzejmość niewystarczająco, świadomość niewystarczająco, musimy też również jakoś zareagować na świecie. Oczywiście wszystko to robimy. Czasami czuję się zagubiona lub też zagnana w kozi róg, ale również uczę tego jako praktyki. Wciąż biorę pewną przyjemność uczenia się i wciąż niejako przychodzą do siebie. Jestem swoim domem i razem z moimi błędami i tak dalej. I myślę, że dzielę się teraz tym Państwem, ponieważ mindfulness jest bardzo popularna, jak już słyszeliśmy przez cały poranek. Wiele osób chce nauczać tego i to jest wspaniałe, ponieważ mindfulness ma tak wiele zaoferowania i być może pomocne jest to, że społeczność naukowa i ludzie tak naprawdę zadają pytania co do tego, a więc dla kogo jest to najcenniejsze, w którym formacie, jak powinniśmy strukturyzować kursy, czy jest to panaceum, o którym mówi się, że jest panaceum na wszystko. Jakiego rodzaju skutki uboczne mogą tam też się pojawić? Nasze poglądy etyczne są bardzo istotne w uczeniu i uczeniu się. Staramy się dostrzec również tutaj w Polsce, aby kontynuować tradycje odkryć naukowych, aby nie bać się zadawać trudne pytania, ale też współpracować, okazując sobie szacunek, nasze różnice pomiędzy nami i tego, że inaczej postrzegamy różne kwestie. Staramy się pisać takie kursy, które pozwalają wyposażyć potencjalnych nauczycieli we wszystkie możliwe sposoby, które pozwolą na rozwój na wielu płaszczyznach. A więc utworzenie takiej organizacji, która jest uważna, jest wielkim wyzwaniem. Mogą Państwo oczywiście również założyć własną. Będą tam presje akademickie, finansowe i w końcu, aby przynieść to do świata i zaoferować coś, co będzie dla wszystkich użyteczne. Wszystko to prowadzi do napięć. A więc wracając do kwestii praktyki osobistej, być może możemy zaufać, że tak naprawdę, tak samo jak jest to pewna rama etyczna, która wynika z państwa zawodu i wynika niejako, wychodzi z zewnątrz, praktyka osobista może również skupiać się na etyce wewnętrznej. Uczymy się o naszym świecie wewnętrznym i o naszych relacjach ze światem dookoła. Być może możemy również zrobić więcej miejsca dla otwartości, moralności i szczerości, ponieważ tak naprawdę jest to kamień węgielny dla wszystkiego, co robimy jako nauczyciele i coacha i jako ludzie. Otwiera to nasze umysły i serca na wszystkie osoby, z którymi współpracujemy. I następnie możemy wciąż uczyć się i być otwartymi na poezję danej chwili przez doświadczenie chwili, pozwalając jej swobodnie i delikatnie zmieniać się. Dziękuję bardzo.